Cześć, witajcie. No już jakiś czas temu, nawet długi czas temu, mówiłem wam o tym, że moja Merida będzie się zmieniała, będą występowały pewne zmiany w konfiguracji napędu. Cały czas mówiłem o tym napędzie 2x12, to jeszcze nie teraz. Na razie mamy napęd 1x11 z nowego Deore i zapraszam was do tego, żeby się temu napędowi trochę bliżej przyjrzeć, bo mamy tutaj dosyć ciekawe rozwiązanie od Shimano. Moim zdaniem fajna opcja dla tych, którzy chcieliby dosyć ekonomicznie przejść na szerszą rozpiętość kasety bez lewej manetki. Tu mamy już tą bardzo szeroko rozpiętą kasetę, mamy zębatkę z przodu 32 zęby. No naprawdę ten napęd chodzi całkiem fajnie, znaczy całkiem fajnie, on chodzi naprawdę rewelacyjnie, bo no tutaj mamy wszystkie te dobre rozwiązania, które Shimano stosuje w swoich napędach. No i ja do tego napędu się nie mogę przyczepić. Dla mnie do takiej zwykłej jazdy on jest naprawdę świetny. Duża rozpiętość dla mnie z moją formą to fajnie, bo mogę sobie na miękko podjechać pod strome podjazdy nawet. No i cóż, w grupie dwunastkowej, której ja niestety nie będę mógł zaprezentować, możecie zobaczyć tą grupę dwunastkową w wielu innych mediach, były się jej testy. Między innymi dlatego ja też zdecydowałem się na tą jedenastkę, bo ona jest trochę pominięta, bo to jest w sumie nowość, jeśli chodzi o Deore, a nie było nigdzie możliwości zobaczenia testu tego sprzętu, no więc ja stwierdziłem, że może lepiej będzie wziąć tą jedenastkę i ją sprawdzić. No właśnie, no i jeśli na przykład macie rower jeszcze starszej generacji, nie chcielibyście zmieniać sobie napędu na microspline, a z kolei wydanie pieniędzy na 11-kowego XTK czy SLX-a to dla was zbyt duży wydatek, no to przychodzi z pomocą właśnie taka fajna 11 z Deore, którą no myślę, że spokojnie można porównywać z samym NX. Pod kilkoma względami można go, ten napęd, spokojnie porównywać z GX-em, natomiast no trzeba by tu jeszcze wziąć takie aspekty jak waga i takie inne rzeczy, które są dla osób tutaj te aspekty, dla wielu osób tutaj te aspekty, różne aspekty mogą mieć różne znaczenie. Dla mnie jakby waga nie ma żadnego znaczenia, więc spokojnie mogę sobie takiego Deore używać bez żadnego problemu i jest on dla mnie naprawdę spoko. No, jeżdżę na nim chwilę, jest naprawdę świetny, więc jeśli ktoś szuka takiego napędu, który dałby możliwość bardziej miękkiej jazdy, szerszej rozpiętości, to myślę, że to jest fajny wybór. Warto się temu przyjrzeć i myślę, że sporo rowerów na sezon 2021 pewnie będzie miało konfigurację z Deorką 1x11 lub 1x12, bo to naprawdę mogą być rowery, które będą wypadały konkurencyjnie, jeśli chodzi o cenę, a do tego będą miały zastosowanych dużo ciekawych technologii, które wprowadza Shimano w swoich 12-kowych napędach. No, a dzięki temu możecie liczyć na bezawaryjną jazdę, moim zdaniem, w nawet trudnym terenie, co myślę, że jest tak naprawdę kluczowe, bo co z tego, że będzie napęd lekki, jeśli będzie awaryjny, więc to jest dla mnie klucz, dla was może to być coś innego, więc ja też nie chcę mówić, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak naprawdę każdy ma swoje ulubione rozwiązanie i nie ma chyba takiego czegoś, co jest jakimś złotym środkiem. Fajnie by było mieć oczywiście wszystko na XTR-ze i lub na SRAM-ie Iglu, najwyższych modelach, no ale trzeba sobie spojrzeć prawdzie prosto w oczy, to nie jest dla wszystkich osiągalne, więc dla każdego co innego jest tak naprawdę tym najlepszym rozwiązaniem. Ja gdybym miał dla siebie wybrać napęd, który miałbym iść do sklepu i kupić, to prawdopodobnie taka 11 byłaby dla mnie w zupełności wystarczająca z Deorką. No a będę miał to szczęście, że za kilka dni będzie w tym rowerze lądowało to już dawno temu wspomniane XT2x12. Chcę sobie zobaczyć, jak ta 12 z tym dodatkowym blatem z przodu będzie chodziła. Ja wiem, że tak z teoretycznego punktu widzenia to raczej nie ma żadnego sensu, no ale chcę zobaczyć, jak to będzie mi działało, jak to będzie się dla mnie sprawowało, bo jestem tego po prostu najzwyczajniej ciekaw i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o tą aktualną metamorfozę, to możecie zobaczyć jeszcze, że są nowe koła, nowe opony od CST, mam także wsadzony nowy kokpit od Pro razem z chwytami. I jest także sztyca Pro, tutaj mam siodełko Fizika, ale wymiennie używam z siodełkiem także Pro.
No i tak wygląda konfiguracja tego roweru. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze parę sobie zobaczycie takich bliższych obrazków i będziecie mogli sobie z bliska zobaczyć, jak ten napędzik działa. No i to będzie chyba wszystko, bo nie chciałbym się wdawać w jakieś takie mega, mega szczegóły, bo koniec końców będziecie musieli ten napęd sami sprawdzić, jeśli chcielibyście na niego decydować i sami zobaczyć go z bliska, bo to jest najbardziej chyba taka, no, taki najbardziej cenny tip, jaki możecie sobie sami zrobić, czyli spróbować jazdy testowej. Więc jeśli tylko będziecie mieli możliwość i w ogóle jeśli kiedykolwiek stoicie przed wyborem jakiegokolwiek roweru, pamiętajcie, że kluczowa jest jazda testowa, bo na papierku wiele się może zgadzać albo się nie zgadzać, a kiedy na rowerze, na sprzęcie danym macie okazję się przejechać, to tak naprawdę wszystko dopiero wychodzi na jaw. I do tego Was zapraszam i to będzie chyba tyle. Może coś sobie jeszcze niedługo nagram. Ale w każdym bądź razie, to jest coś, na co mi wszyscy zwracacie uwagę, że mam tego nie mówić, ale no nie da mi się tego oduczyć chyba. No, więc w każdym razie, w najbliższym czasie mam bardzo dużo pracy, chyba pół miesiąca spędzę w ogóle jeżdżąc gdzieś, kręcąc różne rzeczy, więc nie spodziewałbym się jakichś super szybkich filmów. Co prawda, napęd zmieniam za kilka dni, ale nie wiem, czy w międzyczasie będę miał jeszcze czas, żeby to gdzieś pomontować. Więc bardziej bliżej końca miesiąca zapraszam Was na ten kanał i tam pewnie i będziecie mogli tutaj zobaczyć, jak powstawał napęd 2x12 w tym rowerze i jak wygląda jego taka chyba już prawie finalna wersja. Pamiętajcie też, że jest kilka ciekawych kanałów na YouTubie do oglądania. Ja oczywiście jestem psychofanem kanału Michała Topora, bo tam są chyba aktualnie najfajniejsze treści, jeśli chodzi o takie kolarskie rzeczy, co mnie bardzo cieszy, że w końcu taki kanał powstał. Michał ostatnio wygrał w Czechach wyścig takie miejskie cross country po schodach. Wygrał tam nawet z Michałem Kanerą, dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o etapówki, maratony i tak dalej, więc no Michał w sztosie. Wczoraj odbyły się wyścigi short track. Widziałem, że jakieś relacje już z tego ktoś tam ponagrywał. Natomiast w mojej ocenie jakby relacja z wczorajszego short tracku, no to kurde, pęgas i w lewo tak naprawdę, no tak wyglądał ten wyścig i w obu wyścigach tak naprawdę jechała wielka jedna duża grupa i ten, kto był najmocniejszy, ten wygrał. Warunki w Nowym Mieście są takie, jakie są, co mnie osobiście cieszy, bo jutro szykuje nam się, no właśnie jutro, to już w czwartek, szykuje nam się naprawdę świetny wyścig. Jeśli takie warunki tam będą, to będzie się działo. Zapraszam Was na Red Bulla do oglądania. Szukajcie sobie fajnych kolarskich kanałów na YouTubku. I no, trzymajcie się, bo jesień chyba się zaczyna, więc trzeba będzie się już ciepło ubierać. Pewnie niektórzy z Was już trenażerki wyciągają. I no, ja też mam w tym roku zamiar trochę pojeździć, ale raczej nie na trenażerze, raczej tym rowerem na zewnątrz. No dobra, bo już tak przyciągam. Do zobaczonka, widzimy się w kolejnym filmie. Na razicho!